Słuchajcie, Radio RMF 24 w diecezji sosnowieckiej. Kolejny skandal. Można powiedzieć, że to chyba najbardziej pechowa diecezja w Polsce. Nie będę zaczynał od początku. Tym razem na plebanii w gościnie u księdza zmarł młody mężczyzna. Media podają, że znaleziono tuż obok plebanii psy tropiące znalazły jakieś fiolki. Nikt nie wie, co się stało, nikt do końca nie jest pewny. Kuria uprzedziła wszystkie wydarzenia specjalnym oświadczeniem. Przypomnijmy, że jest to już trzecia ofiara śmiertelna w ciągu kilkunastu miesięcy w tej diecezji. Wcześniej ksiądz zabił diakona, a sam popełnił samobójstwo. Później mieliśmy skandal w Dąbrowie Górniczej. Ja z nami jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, księże profesorze. Dzień dobry, pozdrawiam. Czy to jest pech tej diecezji? To znaczy, czy to jest tak, że po prostu no tak się wyjątkowo składa, że najpierw seminarium Watykan zamknął, wcześniej jeszcze ksiądz rektor tego seminarium chwalił się w klubie gejowskim, kim jest. Później no, mieliśmy taki trójskok nieszczęśliwych wydarzeń. Czy to jest jednak głębszy problem w tej diecezji? To jest coś więcej niż Sodoma i Gomora. To prawdziwy Armagedon. Trzeba użyć tak mocnych, biblijnych pojęć, żeby nawet przerazić naszych słuchaczy tym, co się dzieje obecnie w diecezji sosnowieckiej. Mamy informację z ostatnich 2 godzin, że bohater tej historii, ksiądz Krystian K., został zatrzymany, aresztowany przez policję. Co więcej, w mediach mamy informację sprzed godziny, że ten ksiądz profesor, wybitna w cudzysłowie, że tak powiem, kariera też uniwersytecka, no to jest bardzo gruba ryba, gdy chodzi o Kościół katolicki w Polsce, że on już był kilka lat temu zatrzymany przez policję, także mamy tutaj no, historię, która absolutnie mrozi krew w żyłach. Za co zatrzymała go policja? To znaczy to jest powodem jest, no bo nie zatrzymuje się standardowo ludzi, u których w domu ktoś umarł. No właśnie, to znaczy tutaj, że tak powiem, zbieramy na razie informacje z ostatnich minut. Nie chciałbym tutaj bez weryfikacji, że tak powiem, no, rzucać słów na wiatr. Natomiast no, w tle jest pytanie o to, czy nie były stosowane jakieś niedozwolone preparaty, czy była relacja seksualna między tymi mężczyznami. Musi być jakieś no, poważne podejrzenie, skoro ksiądz Krystian K. jest w areszcie. Ale przejdźmy do samej diecezji, bo oczywiście ta historia mrozi krew w żyłach, rzeczywiście. Natomiast no, jeszcze bardziej chyba mrozi krew w żyłach, poza współczuciem dla rodziny zmarłego i dla niego samego, no, mrozi krew w żyłach fakt, że w ciągu kilkunastu miesięcy, tak naprawdę roku, to jest trzecia taka sytuacja w tej diecezji. No i albo jest tak, że, jak mówię jeszcze raz, to jest niesamowity pech, albo jest tak, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dowiadujemy się tylko o niektórych sprawach. No i w obu przypadkach, no jeżeli to jest pech, to oczywiście nie jest niczyja wina, ale jeżeli to jest ta druga sytuacja, no to znaczy, jak mówią niektórzy księża, że tę diecezję trzeba zaorać. Tak, być może takie zaoranie byłoby najlepszym rozwiązaniem, natomiast Watykan rozwiązał już seminarium tej diecezji, także zaorał w pewnym sensie Watykan nie całą diecezję, ale jej część bardzo ważną, czyli seminarium. Natomiast to nie jest kwestia jakiegoś nieszczęścia, czy też kwestia, że to jest pech. No to jest po prostu deprawacja moralna całej diecezji. Ja jestem w posiadaniu wiadomości mailowych, które dostałem z seminarium sosnowieckiego, gdy jeszcze ono istniało i gdy jego rektor bywał w klubach gejowskich i w darkroomach w Warszawie. No jeśli tak wyglądała formacja młodych księży w diecezji sosnowieckiej przez wiele, wiele lat, no to możemy tylko wyrywać ostatnie włosy z głowy, myśląc o tym, co może się dziać tak naprawdę w całej diecezji, jak zostali księża w tej diecezji ukształtowani. Z pewnością to, co widzimy teraz, to jest wierzchołek ogromnej góry lodowej. Wiemy, że biskup Grzegorz Kaszak, czyli ten ordynariusz, który tą diecezją przez lata, w czasie wszystkich tych skandali zarządzał, no, został emerytowanym biskupem, podał się do dymisji, odszedł z urzędu, ale wszystko wskazuje na to, że to nie wystarcza, ponieważ mija no już prawie pół roku od tej zmiany.
nie ma nowego biskupa, kurialne skowronki, ptaszki śpiewają, że nikt nie chce przyjść do tej diecezji. No i mamy nowy skandal. Co tak naprawdę powinno się wydarzyć, żeby sytuację w tej diecezji przynajmniej zacząć uzdrawiać? Ta obecna dramatyczna, perwersyjna historia w złym świetle stawia arcybiskupa Adriana Galbasa, który od pół roku jako administrator apostolski rządzi diecezją sosnowiecką. No ja nie pojmuję tego, dlaczego nie podjął żadnych działań. Zostawił cały aparat władzy kurialnej po biskupie Kaszaku, czyli nie nastąpiło żadne działanie, które byłoby początkiem trudnej odnowy moralnej diecezji sosnowieckiej. Mamy stary układ, który rządzi. Wszystko zostało po staremu, minęło pół roku, no mamy kolejny skandal. W związku z tym ja nie wiem, jak będzie to tłumaczył arcybiskup Galbas, bo na razie milczy, od wczoraj nie ma żadnego jego komunikatu. To jest absolutnie zdumiewające i przerażające. No, ja oczekuję jakiegoś wyjaśnienia tej sprawy przez arcybiskupa Galbasa, który od pół roku jest rządcą diecezji sosnowieckiej jako administrator apostolski. No może trzeba po prostu sięgnąć do niemieckich rozwiązań albo francuskich rozwiązań i powiedzieć, Kościół w tej sprawie, także Watykan, bo ksiądz biskup Kaszak był przez lata pracownikiem kurii rzymskiej, bliskim współpracownikiem kardynała Trujillo, dość takiej perwersyjnej postaci, więc Watykan też nie jest, jakby to powiedzieć, skłonny do załatwiania. Przez lata krył biskupa Kaszaka. Może trzeba po prostu powołać firmę audytorską albo komisję złożoną ze świeckich i wkroczyć i przeanalizować, co takiego się stało w tej diecezji, że ona nie jest w stanie, jak pokazują kolejne wydarzenia, normalnie funkcjonować i normalnie wyjść z kryzysu. Biskup Kaszak, zanim został biskupem w Sosnowcu, był pracownikiem Watykanu i był sekretarzem, prawą ręką kolumbijskiego kardynała, który w książce Frederica Martela Sodoma jest jednym z najczarniejszych bohaterów. To jest coś absolutnie przerażającego. W związku z tym to jest tylko pytanie, jakie wzorce moralne czerpał w Watykanie ksiądz Kasza, który później został biskupem w Sosnowcu. Także tutaj byłby potrzebny raport podobny do tego, jaki przygotowano w Watykanie i w Stanach Zjednoczonych na temat kardynała Teodora McCarricka. No pewnie coś takiego się nie zdarzy, bo Polska jest nieznaczącym krajem i w Watykanie za bardzo nie ma zainteresowania tym, co się dzieje w Polsce. Jeśli nie będzie presji moralnej dziennikarzy w Polsce, jeśli media nie będą tutaj tego tematu drążyć, jeśli nie będzie trzeba sprzedawać pałaców biskupich, żeby płacić odszkodowania ofiarom pedofilii klerykalnej czy innych nadużyć, chociażby psychomanipulacji w Kościele, to się absolutnie nic nie zmieni. To znaczy to, jak mówi pan redaktor, wygasanie Kościoła będzie postępować, będą odchodzić kolejne rzesze ludzi. A tylko jeszcze jedno zdanie. To, co jest absolutnie przerażające w tej historii, to zauważmy, że tak kolokwialnie możemy powiedzieć, no chłopcy świetnie się bawią, ale za czyje pieniądze? No za pieniądze emerytów i rencistów, którzy dają na tacę w Kościele swój wdowi grosz. No przecież Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany z pieniędzy ludzi najbiedniejszych. No i teraz za te pieniądze w diecezji sosnowieckiej po prostu perwersyjni duchowni świetnie się bawią. No dobrze, ale pytanie jest takie, bo to co się dzieje w diecezji sosnowieckiej, to nie jest wygasanie, to jest gnicie. Przyspieszone gnicie, które no, można powiedzieć zakończyć się może tylko jak w przypadku, przepraszam, alkoholika, zderzeniem z ziemią. Tylko Kościół w Polsce jest daleki od zderzenia z ziemią. Jest nadal bogaty, nadal ma wiernych, nadal ma ludzi, którzy uważają, że wszystkie te rzeczy, które się wydarzają, to jest atak. Księża biskupi kilka dni temu wydali list do księży na Wielki Czwartek, gdzie napisali, że jesteśmy w apogeum ataku na kapłaństwo. Tak, no to jest ta wizja, czy ten syndrom oblężonej twierdzy. Od dziesięcioleci jakiekolwiek negatywne informacje na temat biskupów, kardynałów czy Kościoła są traktowane jako atak na Kościół. No i w ten sposób można absolutnie wszystko wytłumaczyć. Warto przypomnieć, w jaki sposób tłumaczył swój skandal ksiądz Tomasz Zet pół roku temu. To jest ten, który zrobił orgię gejowską, prawda? I prawie że nie umarł jego
zaproszony partner seksualny. No przecież on wydał skandaliczne oświadczenia do mediów pół roku temu, tak naprawdę właśnie oskarżając media, że to, że piszą media o orgii gejowskiej, to jest atak na Kościół. No w ten sposób ten ksiądz Tomasz, obecnie aresztowany, groził mu 8 lat więzienia, on w ten sposób oskarżał media o to, że media, informując o orgii gejowskiej, atakują Kościół. No tak myślą w Polsce duchowni katolicy. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się innymi tematami, żeby troszeczkę odpocząć od tych wydarzeń, a konkretnie zajmiemy się sobotnią premierą pewnego muzykalu. W roli głównej, czy może głównym bohaterem tego muzykalu jest Jezus Chrystus, więc będzie trochę religijnego oddechu. Będzie bardziej pozytywnie o Kościele, a może przynajmniej o chrześcijaństwie. O tym już niebawem, a później oczywiście w Radiu RMF 24 najnowsze fakty RMF FM. A po nich wrócimy do tematów politycznych. Kto wygrywa, kto przegrywa. Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Co z nich wynika, o tym już niebawem. Zostańcie z nami.